krótki filmik o tym, jak uczę chodzenia na smyczy i jak działa obroże z gumką. Uczymy psa chodzenia na smyczy i obroży w taki sposób, żeby od napięcia obroży automatycznie odwracał on się do nas i zawraca. Czyli napięcie oznacza, nie można iść dalej, trzeba zawrócić. Bardzo wygodne przy psach dużych, ciężkich. Napina się obroża, pies zawraca i jest przy nas. Jak działa obroża z gumką? Ewo, czekaj! Obroża z gumką działa w ten sposób, że napinamy obrożę. No, idziemy. Tutaj pies ma rytuał taki. Napinamy obrożę, pies ciągnie, napiera na krtań, a pomimo to dalej może iść naprzód. Dalej iść może naprzód. To napięcie jest coraz mocniejsze i coraz mocniejsze, ale za każdym razem pies może iść, prawda? Bo ten uchwyt jest po to, żeby mógł iść naprzód i mógł ciągnąć. Więc pies ciągnie coraz mocniej i mocniej i mocniej, używa swojej siły, a jeśli zobaczy coś, co go bardzo interesuje, wtedy zapomina już w ogóle o tym, że jesteśmy na drugim końcu smyczy i lecimy za nim jak babcia na słynnym gifie. O właśnie, i tak ciężko psa zawrócić, jak ma taki rytuał. Dlatego właśnie, Ewo, czekaj chwilę, siadł. Dlatego właśnie uczę chodzenia na obroży ze smyczą. Biegaj na luźnej smyczy. Dziękuję.